Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt 5. Dzisiaj zanurzymy się w karierze i startujemy od razu. Nie ma na co czekać, bierzemy skodziuchę rajdową i jedziemy na pierwszy wyścig, bo tutaj po kolei się robi wyścigi i chyba różne wyzwania od sponsorów. Więc zerkniemy sobie na to, zobaczymy jak wygląda kariera w Dirt 5. Myślicie, że w porządku czy nie w porządku? I znowu, gram na padzie, nie na kierownicy, dlatego że po prostu kierownica moja nie jest wspierana przez tą grę, jak obecnie gram i nagrywam. No i startujemy! Tak, miałem sprawdzić kurczę multiplayer, więc myślę, że uda nam się to tym razem zobaczyć, czy działa w ogóle ten multik. Idziemy sobie z kodziuchą, zobaczcie sobie. Jest Octavia? Coś takiego, nie wiem, czy Fabia, nie znam się na tych Skodach. Niej, Skoda to Skoda, no. Chociaż lubię Super B akurat. Podobają mi się, to są takie Passaty po prostu, nie? Ale te nowe Skody są naprawdę przepiękne. Kurde, ja w ogóle raz widziałem na parkingu skodziuchę taką ładną i powiem wam, w sedanie tył taki szpiczasty. No fantastycznie to wyglądało. No ale wracamy do Dirta piątki, chciałem powiedzieć Dirta Raidy, ale to jest Dirt piątka po prostu. Do szalonej arcade'ówki, w której możemy robić masę różnych rzeczy. Dzisiaj porobimy sobie trochę kariery. No i znowu, co my tu mamy zrobić? Drifty, mamy tutaj jakieś zadania w ogóle do zrobienia. Musimy zrobić drift, zrobiłem na razie jeden. Okej, zrobiłem drugi, który był bardziej power slide'em. Zrobiłem trzeci, teraz tak. Jump plus trade paint. Czyli co? Czyli w powietrzu powinienem kogoś obetrzeć, czy coś takiego? Mamy tu, słuchajcie, to już jest drugie okrążenie, to nie ma na co czekać. Ja gram chyba na poziomie trudnym, nie wiem czy tutaj można gdzieś to sprawdzić. Wibracje pada, w ogóle tutaj się ustawia sterowanie, nic więcej nie ma. Trickster, aha, to jest do driftów. No i tyle, tutaj nic więcej nie ma. Nic nie mogę więcej ustawić. Nie wiem, gdzie, chodzi o to, że nie wiem kiedy się robi ten trade point. Bo musimy skoczyć i coś zrobić chyba w powietrzu. Albo obetrzeć się? Nie wiem. Spróbuję. Musiałbym chyba jakiś samouczek przejść. Zawsze robię tak, że nie czytam instrukcji, nie robię samouczków. I potem wszystko naczuję i to wychodzi różnie, nie? A, tak jest. Czekaj, bo tu nie ma hopki nigdzie. Jedna hopka chyba jest tylko. Żeśmy ją wcześniej skoczyli. Przyjemnie się tu jeździ. O, tu będzie chyba hopa. I co, mam teraz przeszurać, tak? Nie. Szczerze, nie wiem. Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Ale tak, no wygraną raczej mam w kieszeni. Musimy zwiększyć poziom trudności, jeśli się da. Proszę bardzo, bardzo łatwo było to wygrać, trzeba przyznać. Nic tutaj szczególnego nie musiałem robić. Spróbujemy sobie odpalić wyższy poziom trudności. Na bardzo trudnym grałem na tych szybkich takich wyścigach. No i wtedy faktycznie jest bardzo trudno rozwalić kogoś. Tutaj z kodzichą. Ile dostałem? Pitos? 52 tysiące? Nie. 52 tysiące dostałem? To by było spoko, bo mi tyle właśnie brakuje do jednego samochodu. Nie, dobra, 52 tysiące to ja mam. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy coś od sponsora. Race... Nie wiem, to, aha, to chyba sobie wybieramy sponsorów, jasne. I tutaj mamy teraz dwie opcje, możemy sobie pójść albo tu, albo gdzieś tu. I mamy takie standardowe samochody na start, po dwa, po jeden z każdej kategorii. Weźmy sobie tego Volkswagena. Oczywiście też możemy sobie tutaj, wiecie, zmienić jego wygląd nieco. Dajmy sobie jakiś taki kolorek. Nie zachwyca mnie to, no, zmienianie kolorów. Jakby widzieliśmy to już 20 lat temu w grach. Nie ma rewelacji, no. Gdzie jest ta taka rewolucja? Rewelacja. Zaskoczcie mnie czymś, Codemasters. Dajcie mi coś takiego
co mi zrobi z mózgu sito. Co sprawi, że już nie będę chciał w żadną inną grę grać. Tutaj ładnie wygląda to botko, nie? I przepychanki, cyk. Tam nie miałem opcji, żeby wybrać sobie wiesz, poziom trudności, nie? Tutaj chyba się po prostu... O. Dobra, drifty musimy zrobić, w tym akurat jestem dobry. Powinienem dać radę, ale znowu nie wiem, co to jest za wyzwanie jump plus straight pipe. Czyli tak jakbyśmy mieli kogoś podczas lotu obetrzeć albo coś takiego? Ładnie to wygląda, animacja tego pojazdu. Zwłaszcza jak klapacze ładnie się tam animują. Podoba mi się. Błoto jest nieprawdopodobne. I patrz, no to był drift, to był taki delikatny drift. Ja muszę chyba na ręcznym tak, patrz, żeby się zaliczyło. Ops. O, dobra, teraz zaliczyło mi drift. Ja bym powiedział, że to jest po prostu jazda na ręcznym, a nie drift. Trzeba tak mocno zarzucić tą dupą, żeby zaliczyło nam driftowanko. I tu mamy hopę. Nie wiem, co to ma robić. O, teraz będzie już drift zaliczony. A tego z tym skakaniem to nie wiem, o co tu chodzi. Fajnie wygląda ten samochód cały w błocie. Zajebiste to jest. Naprawdę, jakość błota, jak to wygląda? Świetne. No, pod tym względem graficznie, ale mam ustawienia tylko wysokie. Także jakby było, wiesz, maksymalne ustawienia, to wyglądałoby jeszcze lepiej. Ale trzeba przyznać, że naprawdę bardzo ładnie ten samochód się brudzi. Następny wyścig, zobaczcie sobie na to. Skoda znowu. Ale już mamy po asfalcie wyścig. Lokacje są ładne, te tereny dookoła są takie, no, ciekawe, tak? Lokacje są spoko. Tylko ja już mówiłem to na poprzednim odcinku, że mi się nie podobają te takie tunele. Wiecie, o co mi chodzi, że jedziemy w tym takim tunelu, nie za wiele mamy tutaj opcji, żeby pojechać na lewo i na prawo. Wiesz, gdyby to była jakaś symulacja, to okej, bym powiedział spoko, w końcu to jest F1 2020. Tutaj chodzi o to, żeby opanować ten samochód w 100%, żeby sobie z nim poradzić jakoś fantastycznie, nie? Przecież nie będę tu jechał na orientację, tylko będę skrobał wszystkie zakręty co do jakiegoś nanometra, nie? Ale tutaj, gdy prowadzenie tych samochodów jest proste, no to raczej zależy nam bardziej na zwiedzaniu? Takie mam odczucia, nie? Że jak jakaś gra arcade'owa, to wolałbym, żeby jednak trochę ten świat był taki ciekawszy. Ej, muszę teraz zrobić coś takiego jak drift overtake. Pod tym względem ta gra może być właśnie interesująca, bo mamy jakieś zadania, ale znowu nie jest to nic nowego, że mamy zadania na jakimś wyścigu. Słuchajcie, muszę podczas driftu kogoś wyprzedzić, tak? Czyli ostro zarzucić na ręczny, bo tu się inaczej no nie da. Ostro na ręcznym zarzucić, muszę dać się wyprzedzić w ogóle. Dajmy się wyprzedzić taki, ej, to jest sprint! Wow, ja pierwszy raz jadę sprint w tej grze. Ja myślałem, że to same okrążenia są. Nie wiem, czy mi się uda. Musimy kogoś podczas driftu wyprzedzić po prostu, nie? Nie wiem, czy mi się to uda. Zaczyna padać deszcz. O, pykło! Ha, widzieliście, jak dziwnie wszedłem? Ja po prostu się wpakowałem do tego gościa. Na ręcznym, bokiem, pyk, przepychanko. I sprawa załatwiona, jakby to pomogło. Zrobiliśmy sobie zadanko, o które mi chodziło. Pojadę sobie, o tutaj mamy opcję wyboru. Możemy sobie skręcić w prawo albo w lewo i wtedy jedziemy trochę inaczej, nie? To trzeba troszeczkę zwrócić honor tej grze, że no kurde, jednak jakąś tam opcję otwartego świata tutaj mamy. No nie jest to GTA, ale gdzieś w tych obszarach, nie? Nie, no trzeba przyznać, że te lokacje są ładne. Mamy tutaj różne lokacje z różnych zakątków świata. Mamy Nepal, mamy chyba Norwegię, mamy też do takiej zabawy tutaj. Więc jest z czego wybierać. No nie ma tego aż tak bardzo dużo. Jezu, jak to ładnie wyglądało teraz. Mamy chyba coś takiego jak tryb foto.
Właśnie, możemy się temu też przyjrzeć. Bardzo ładnie to wyglądało. Właśnie, teraz możemy się z bliska przyjrzeć, jak wyglądają modele naszych samochodów. O, tutaj mamy nawet Focus Peking chyba. O? Spoko. Coś a la Focus Peking, bym powiedział. Mamy tutaj Rule of Thirds, Autofocus Distance, Focus. A, dobra, możemy dać Autofocus. I zobaczcie, tak wygląda sobie. Tutaj jakieś cząsteczki błota. Ej, ale tu można spoko foty robić. Jest bardzo ładne oświetlenie w tej grze. I możemy sobie też zmienić shutter speed, żeby coś się stało, jak zmieniłem shutter speed. O, to już powinno być. Aha, dobra. Processing, jasne. Powinno być wszystko rozmyte przy takim szaterze. Wow, to wygląda ładnie. To wygląda kurde ładnie. Wilco tracking. Co to? Co tam się zrobiło? Nie, dobra. To wyglądało ładnie. Zobaczcie, trwa trochę czasu, zanim on, ta gra, wyprocesuje to zdjęcie. Tutaj mamy pole widzenia. Tutaj mamy obrót. Ej, ładnie. Tu można naprawdę ładne zdjęcia robić. I tak, zwiększamy przysłonę, to powinno być wszystko ostre. Patrz, jakie foto! Wow, to wygląda super! To można do tej gry wbić tylko po to, żeby zajebiste zdjęcia robić. O, i teraz mamy fokus. Dobrze, tutaj w Fordzie jest odwrotnie, jak się zjedzie paskiem do lewej strony, to jakby przysłona jest chyba większa, powinna być mniejsza. No dobra. Coś takiego sobie można zrobić i zobacz, teraz sobie możemy kamerę trochę obrócić, za każdym razem nam się procesuje. Patrz, gdzieś tak między tym błotkiem możemy sobie cyknąć nasze ulubione autko. Ej, wow, to wygląda zajebiście. I co mam teraz, czym się robi zdjęcie? Bo ty, tutaj coś jeszcze mamy. Exposure compensation możemy zrobić sobie. Możemy sobie dzień zmienić? Ała! Ojej, co się stało z samochodem? Dobra, zmieńmy to, co było. Ojej, ojej. Spotlight. Patrz, co tu się zmieniło z tymi cząsteczkami. Wow! Wow, skąd to światło w ogóle? To wygląda dobrze, tylko bym chciał zmienić sobie na midday na przykład. O, teraz wygląda dobrze. I spotlight, wow, ale wygląda fajnie te drobinki tego błota. No, nieźle. Jest dobrze, tu możemy sobie filtry dać jeszcze. To jakiś chromatic aberration, okej. Vignetta. Tu mamy black and white. Aha, dobra, bo tutaj intensywność musimy. No to już można taką, powiedzmy, edycję zrobić. Ja się tym jaram, bo ja ogólnie lubię robić zdjęcia w rzeczywistości i to mi się kurde podoba. Tu jeszcze taką ramkę możemy sobie zrobić, nie? Wow, to wygląda bosko. Można by było wykorzystać do czegoś. Naprawdę, zobaczcie. Do tego jeszcze można sobie wyłączyć to i... Aha, na Steamie to się chyba robi print screenem albo F12, nie? Zrobię sobie zaraz fotę, proszę bardzo. Albo F12. Czymś mi tam zrobił, mam wyłączone te dźwięki, ale wow, zobaczcie jaka fota, no. Można by było tam coś jeszcze poprawić z tym fokusem, ale generalnie jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie ten tryb fotograficzny. Już w tym momencie, kiedy ta gra jeszcze nie jest taka, wiesz, w 100% dopracowana, jeszcze pewnie będziemy musieli poczekać na Z3 patche, aż to wszystko będzie działało bez problemu, bez zarzutu. No obecnie to jest tak różnie i potrafi się gra skraszować. Ale wow, tryb zdjęciowy kupił mnie, naprawdę ładnie to wyglądało.
Teraz mam ochotę cały czas robić zdjęcia w tej grze. Ej, no autentycznie ta gra wyglądała na zdjęciach lepiej niż Forza Horizon 4. Pomijając fakt, że w Forza Horizon 4 mamy otwarty świat i ten świat jest bardziej dopracowany, mimo wszystko, nie, możemy robić masę różnych fajnych rzeczy. Nie wiem, czy tutaj zlot da się zrobić w Dercie 5. Na pewno nie będzie tak ciekawy jak w innych grach, w których robiliśmy zloty. Bo tu niewiele opcji personalizacji tych samochodów jest. Tutaj raptem możemy sobie zmienić kolor i nakleić naklejki. Tam gdzie przewidział to, wiesz, twórca. Jedna rzecz, teraz odkryłem, co robi Jump and trade paint. Muszę w skoku kogoś uderzyć. To jest trudne. Za to dostajemy chyba jakieś dodatkowe bonusy, zdaje się. No nie ma tego dużo, ale już przypadkowo wszystko udało mi się zrobić. Także na razie idzie, szło łatwo, ale tutaj już poziom trudności się zwiększa. Nie, wiadomo, nie? Im dalej jesteśmy w fabule, tym jest coraz trudniej. Będzie trzeba kupować coraz to lepsze samochody do różnych zawodów. Póki co jeżdżę sobie tym, ale mogłem wziąć w sumie jeszcze Porsche, bo już mam taką kupioną jakby wcześniej, nie? Ładna ta lokacja jest tak w ogóle. Pyk, pyk. Tak sobie wygląda w środku. Gdzie ma lusterka? Ma, gdzieś tutaj na górze. Pyk. Trochę przedobrzyłem z tą prędkością. Ładnie, ładnie tutaj jest. No tutaj już wyścig dużo, dużo trudniejszy. Już widać, że ci przeciwnicy są blisko mnie, gdzie pozostałe dwa wyścigi to byłem gdzieś tam daleko z przodu i dałem się dogonić. Myślę, że tutaj z czasem będzie coraz trudniej. To chyba jak w każdej grze. Ciekawe, czy to jest na tej zasadzie, że gra uczy się tego, na jakim poziomie my gramy i dostosowuje poziom gry tak dynamicznie po każdym wyścigu. Czy to jest na zasadzie, że po prostu jest trudniej i musisz osiągnąć jakiś dany czas po każdym wyścigu i elo, nie? I musisz kupować lepsze samochody. Tu nawet nie ma jakichś tam mechanicznych ulepszeń tych aut. Jedyne co możesz właśnie zmienić, to ten wygląd i to też tam jakoś marginalnie, nie? Więc tutaj wiele osób na pewno zostanie, będzie zawiedzionych i nie znajdzie w tej grze czegoś dla siebie. Ale zobaczcie, mi się strasznie podoba ten taki aspekt wizualny, bo faktycznie gra wygląda dobrze. Nie jakoś tam kosmicznie, no wiemy, że są lepsze gry na rynku, prawda? Ale wygląda dobrze i takie drobne detale, jak właśnie wykonanie tych wnętrz, czy z czasem osiadanie tych, w ogóle samochody też są bardzo ładnie wykonane. Nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale są w porządku. I w sposób, w jaki one się niszczą, jest taki sobie, ale opadające na nie błoto, czy jakieś kurze, czy jakieś inne brudy, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie i mi się podoba. Następny to będzie w South Africa. Nie wiem, czy to jest... To jest jakaś Afryka. Wspomniałem, co to jest sam. Poważnie. W każdym razie mamy tutaj do dyspozycji tego takiego szatana, którego ja lubię. To jest ten taki ciągnik. Wow. Jedziemy po naprawdę takim wręcz kurzu. Nie jest złot, to jest jakiś kurz. Tutaj też możemy sobie dać warunki pogodowe, jakieś takie błotniste oczywiście. Znaczy no, jakbyśmy zrobili sobie swój wyścig, bo tutaj mamy już na karierze z góry przypisane jakieś wartości. Słuchajcie, już mi się wykonały wszystkie zadania, które miałem na ten wyścig. Ktoś tutaj się bokiem postawił. Tu było bardzo ślisko i kurde, samochód mi inaczej zarzucił. O proszę, tutaj mamy jakąś taką opcję. Możemy pojechać prawo, lewo i tu faktycznie coś tam... Po asfalcie tymi oponami? To powinno skakać w powietrze. Jak się jedzie wolno, to faktycznie ten samochód tak delikatnie podskakuje. Czuć to na wibracjach na padzie.
Ale jak się jedzie już szybciej, no to wiadomo, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Chciałbym się kiedyś czymś takim przejechać. Podejrzewam, że jak się jedzie wolno, to tylko... Nie? Strasznie, strasznie taki podsterowny jest, jak się doda za dużo gazu. Samochód wywala na zewnętrzną, ale po błocie ma zajebiste przyspieszenie. No tu chyba nie ma o czym gadać. Zobaczmy sobie środek. W środku wygląda tak. No, dźwięki tych pojazdów są w porządku. Tutaj chyba nie ma się do czego przyczepić, nie? Tak, jak testujemy sobie. Fajnie widać te koła, faktycznie gdzieś tam gdzieś skręcają, gdzieś tam się animują, nawet jak idziemy sobie z kokpitu. Czy już wieczorek zrobił tak szybko? Znowu mamy wybór, możemy pojechać lewo albo prawo. Jaka rozgwieżdżona, no oła! Ale kiepsko wygląda ta tekstura gwiazd. O Boże! Takie, nie wiem... Jakbyście ściągnęli JPEGa jakiegoś z interneta, rzucili go na profilowe. Ja wiem, że to na YouTubie może wyglądać ładnie, ale jak sami będziecie grali może w tego Dirta za rok, jak będzie za darmo na Epic Store, to wtedy zobaczycie, że te gwiazdy wyglądają tragicznie. Nie, serio, ja myślę, że ta gra będzie na Epicu za jakiś czas za darmo rozdawana, poważnie. To jest gra właśnie tego typu, no. Tutaj cały czas jeździmy te wyścigi. Dobra, wiecie co, zrobiliśmy sobie karierę. Ja sobie obiecałem, że sprawdzimy jeszcze multiplayer, zobaczymy, czy w ogóle działa. I tyle, i jakby to tyle o tej grze, bo na poprzednim odcinku sprawdziliśmy w ogóle, jak to wszystko wygląda, nie? Gameplayowo, co tam możemy sobie wybrać, jakie mamy pojazdy i tak dalej. Teraz sprawdzamy sobie karierę, no i kariera polega na tym, że pewnie będziemy mieli tutaj szereg różnych takich wyścigów, potem będziemy mieli jakieś większe zawody, potem będziemy musieli zrobić któreś z tych rzeczy, kolejnych zawodów, kto bym chciał ogarnąć, tym samochodem bym się chciał, kurde, przejechać. Jeszcze chyba mam za mało, chociaż ja mam 160 tysięcy, czekaj. Garaż, ile on kosztował? Ja chcę się nim przejechać, on był zajebisty. Poczekaj, gdzie on był, to nie, tu już za... Czy to jest Renault Williams? Nie, to jest Peugeot, a jest tu Renówka? Renault... Jest Williams Maxi! Oh shit! Już jakie to jest zajebiste auto? Gościu. Dobra. Jest Williams, jest dobrze. Nie zwróćcie na niego uwagi nawet. Jest podobny do tego Peugeota, nie? Czekaj, gdzie jest ten wariat taki? O, ten! Ty, ja go mam! Ja go mam! Ja go... Mogę nim jechać! Co? Ty, ja go mam kupionego! Jak? Ja się chcę nim przejechać. Wiecie co? Nie mogłem znaleźć żadnego takiego wyścigu, gdzie ten samochód mógłby się ścigać. To jest w ogóle klasa Rock Bouncer. Tak się nazywa klasa tego pojazdu. Nie mogłem wybrać żadnego wyścigu do tego. Szkoda, bo bym chciał właśnie po jakichś takich skalistych... Myślę, że w karierze można go chyba najszybciej spotkać. Ja już widziałem masę filmików z tego typu pojazdami. Nie wiem, czy konkretnie akurat z tym, ale zobaczcie, jak on wygląda. On jest totalnie orurowany, no. Tutaj ciężko nawet do czegoś takiego wejść. No ciężko jest do tego wejść. Karoseria to właściwie rury. Zajebiste to jest. Mogliby coś takiego do Fordzy dodać też, nie? To wygląda trochę tak, jakby... Nie, że zawieszenie jest doczepione, tylko że doczepiona jest ta kabina, jak się buja. Nie na boki, a zawieszenie jest jakby całym pojazdem, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Zajebiście, chciałbym nim gdzieś tam pojeździć po jakichś takich hardkorowych off-road. Co on tu z tyłu ma? Minę? Byśmy mogli minę, kurde, zamontować komuś na drogę? Nie no, śmieję się, nie jest to mina, tylko to jest to wentylator od jakiejś chłodnicy czy coś. Tak wygląda sobie środek. Zegary te środkowe, zwróćcie uwagę, one chyba są martwe, ale są. Ej, słuchajcie, my tylko dwa biegi mamy, nie ma się co dziwić. On jest z jakichś specjalnych zawodów, ten samochód.
Ma tylko dwa biegi, jakaś wspinaczka podejrzewam. Tylko ja jeszcze tego właśnie kurde nie odkryłem. Tutaj ktoś stworzył jakąś taką customową mapkę i mogłem sobie odpalić tą klasę, żeby sprawdzić. Niecałe 100 na godzinę może jechać maksymalną prędkością na tej dwójce. I on jest właśnie do takiej wspinaczki, ja już widziałem wielokrotnie, co potrafi ten pojazd. Chciałbym się czymś takim przejechać, chociażby w grze. Ostatnia rzecz, jaką chciałem sprawdzić, to multiplayer, ale nie wiem, czy teraz będzie dostępny jakiś mecz, dlatego że to jest jeszcze wersja przedpremierowa gry i mogą po prostu serwery nawet nie działać, tylko na przykład serwery zostaną uruchomione w momencie, kiedy ta gra będzie miała swoją premierę. Teraz można pewnie zrobić sobie karierę, różne tam przetestować pojazdy, pogromadzić pieniądze, fundusze, a jakby multiplayer będzie dostępny później. Tutaj na razie nie ma nic ciekawego do pokazania. No i tyle, tu jeszcze możemy sobie naszą jakby kartę postaci personalizować, możemy sobie wybrać nację, możemy sobie swój numer zrobić i mamy takie podstawowe ustawienia, które wam pokazywałem. Właściwie tyle, chyba nic więcej o tej grze nie mogę wam powiedzieć, bo wszystko to, co pokazałem, to pokazałem na poprzednim odcinku i na tym. Ale jeśli macie jakieś pytania co do Dirta 5, to walcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hejas!